Mimo, że w maju 2021 roku wartość indeksu cen żywności FAO była aż o 40% wyższa niż w maju 2020 roku, to nie przekłada się to na wzrosty cen żywności na półkach sklepowych w Unii Europejskiej. Według danych Eurostat w maju 2021 roku poziom cen detalicznych żywności we wspólnocie był o zaledwie 0,1% wyższy niż przed rokiem. Rozpatrując poszczególne grupy produktów, najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowało się mięso drobiowe, którego ceny detaliczne były o 2,6% wyższe od poziomu notowanego w maju 2020 roku. Ceny detaliczne cukru i wyrobów cukierniczych były o 0,8%, a pieczywa i pozostałych produktów zbożowych o 0,6% wyższe niż przed rokiem. Mniej niż w ubiegłym roku konsumenci w Unii Europejskiej musieli zapłacić za owoce i warzywa. Niższy niż przed rokiem poziom cen o 2% obserwowano również w przypadku mięsa wieprzowego. Analizując poszczególne kraje, okazuje się, że największą dynamiką wzrostu cen detalicznych żywności w skali roku charakteryzowały się Malta i Austria. Gdzie za produkty te płacono odpowiednio o 1,7% więcej niż przed rokiem. W Polsce, według metodologii HICAP, ceny żywności były o 0,8% wyższe niż w maju 2020 roku. W 13 krajach Unii Europejskiej poziom cen żywności był niższy niż przed rokiem, a najgłębsze spadki zaobserwowano na Cyprze o blisko 3%. I w Słowenii o 30%. Zastanawiające jest, skąd takie rozbieżności w dynamice cen żywności podawanej przez FAO i przez Eurostat. Duża w tym rola konstrukcji samych indeksów. W skład indeksu FAO wchodzą przede wszystkim surowce rolne, czyli produkty nisko przetworzone, które są przedmiotem międzynarodowego handlu. Eurostat natomiast bada ceny żywności na poziomie detalicznym, czyli produktów bardziej przetworzonych. Dodatkowo wagi poszczególnych grup produktów są inne, a np. owoce i warzywa nie są uwzględnione w koszyku V.